Nie da się zadbać o zdrowie, nie dbając o jelita. W związku z tym opowiem dziś Państwu o wyjątkowej substancji, jaką jest kwas masłowy, który pomaga utrzymać jelita w dobrej kondycji. I przy okazji wyjaśnię też, jaki inny składnik bardzo dobrze współgra z kwasem masłowym, ponieważ może być to kluczowe dla zapewnienia zdrowia jelit na wielu płaszczyznach. Krótko zacznę od tego, czym jest kwas masłowy. Otóż jest to składnik należący do tak zwanych krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, który jest produkowany w wilicie grubym za sprawą obecnej w nim dobroczynnej flory bakteryjnej. Działa to tak, że jeśli odżywiamy bakterie obecne w wilitach, czyli zapewniamy im pożywkę, to wówczas dobroczynne mikroorganizmy będą tę odżywkę dalej przetwarzać do prozdrowotnych składników, w tym właśnie do kwasu masłowego. Krótko mówiąc, dostarczając bakteriom odpowiednich składników odżywczych, możemy sprawić, że w jelitach zostaną wyprodukowane większe ilości kwasu masłowego, o czym jeszcze dzisiaj dość szczegółowo opowiem. Po tym krótkim wprowadzeniu chciałbym teraz wyjaśnić, dlaczego kwas masłowy jest tak ważny dla naszych jelit. Otóż jednym z jego walorów prozdrowotnych jest to, że wywiera on tak zwany efekt troficzny na błony śluzową przewodu pokarmowego. W uproszczeniu można powiedzieć, że odżywia on nasze jelita. Należy bowiem wiedzieć, że jelita są wyścielone milionami komórek nabłąkowych nazywanych kolonocytami. I to właśnie kwas masłowy jest bardzo ważny dla ich prawidłowego funkcjonowania. Dla przykładu naukowcy wskazują, że składnik ten pomaga zregenerować błonę śluzową jelit, co może przynieść korzyści zdrowotne w przypadku osób zmagających się z różnymi chorobami jelit. Ponadto pobudza on produkcję śluzu jelitowego, co stanowi dodatkowy czynnik ochronny na jelita. Ponadto naukowcy wskazują, że kwas masowy pomaga utrzymać prawidłową integralność bariery jelitowej. W ten sposób chroni nas m.in. przed powstaniem stanów zapalnych i przed stresem oksydacyjnym. Wynika to z tego, że jeśli nasze jelita stają się, mówiąc kolokwialnie i obrazowo, dziurawe, to zaczynają przepuszczać do krwiobiegu substancje, które nie powinny się w nim znaleźć. I to właśnie ich obecność może wywołać stan zapalny lub stres oksydacyjny, czyli inaczej nadprodukcję szkodliwych wolnych rodników. Przeprowadzone badania z udziałem ludzi pokazały zresztą wprost, że suplementacja kwasem masłowym spowodowała zmniejszenie produkcji substancji prozapalnych w ciele. Autorzy doświadczenia w podsumowaniu napisali, że podawanie kwasu masłowego może być korzystnym zabiegiem w celu zmniejszenia ogólnoustrojowego stanu zapalnego. Tu od razu wspomnę, że poziom kwasu masłowego w jelitach możemy zwiększyć nie tylko odpowiednio odżywiając nasze bakterie, ale również właśnie poprzez dostarczanie tego składnika w postaci preparatów, o czym powiem za chwilę. Jeśli chodzi jeszcze o korzyści zdrowotne wynikające z obecności kwasu masłowego, to mogę powiedzieć, że składnik ten może być pomocny w zapobieganiu raka jelita grubego. Badacze wykazali, że ma on zdolność do hamowania cyklu komórkowego komórek raka jelita grubego, co po prostu oznacza, że w pewnym stopniu blokuje on namnażanie się komórek nowotworowych. Ponadto nasila on tak zwaną apoptozę, czyli śmierć zmienionych chorobowo kolonocytów, czyli komórek jelita grubego. Co więcej, zdaniem ekspertów kwas masłowy pobudza do działania enzymy detoksykujące obecne w naszym organizmie, które chronią wspomniane komórki przed toksycznym działaniem substancji kancerogennych, które dostają się do wnętrza ciała. Jako ciekawostkę też powiem, że eksperci uważają, że kwas masłowy jest obiecującą cząsteczką we wspomaganiu leczenia chorób nowotworowych, w tym głównie wspomnianego raka ilta grubego. Istnieją bowiem przesłanki naukowe, które dowodzą, że kwas masłowy może poprawiać skuteczność radio- i chemioterapii, jak również zmniejszać skutki uboczne stosowanych leków przeciwnowotworowych, w tym może łagodzić zapalenie błony śluzowej jelit spowodowane właśnie między innymi radioterapią. Tu tylko dodam, że u pacjentów poddawanych radioterapii z powodu między innymi raka prostaty, odbytnicy czy nowotworów narządów rodnych Przewlekłe zapalenie błony śluzowej jelita grubego jest dość częstym powikłaniem, które w nomenklaturze fachowej określa się mianem zapalenia popromiennego lub po prostu zapalenia po radioterapii. Kolejną zaletą zapewnienia odpowiedniego poziomu kwasu masłowego jest to, że obniża on pH w jelitach, co sprawia, że niektóre składniki mineralne stają się lepiej rozpuszczalne. Efektem tego jest to, że skuteczniej wchłaniają się w jelitach. Mam tu na myśli składniki mineralne takie jak żelazo, magnes i wapń. Ponadto, jak już częściowo powiedziałem, kwas masłowy pobudza rozwój komórek nabłonkowych jelita grubego i w ten sposób zwiększa powierzchnię chłonną milit, co to układa kolejną cegiełkę do lepszego wchłaniania. Stąd, jeśli zmagają się Państwo z niedoborem żelaza, magnezu czy wapnia, to poza włączeniem tych pierwiastków do diety w postaci zwykłych produktów spożywczych lub specjalnych preparatów warto zadbać o wysokie stężenie kwasu masłowego w jelitach. Warto wiedzieć, że kwas masłowy pomaga też przywrócić prawdową pracę jelit. Mam tu na myśli korzyści zarówno w przypadku zaparć, jak i biegunek. W przypadku osób, które zmagają się z przewlekłymi zaparciami, kwas masłowy pobudza perystaltykę jelit, czyli po prostu ich ruch. Dzieje się tak dlatego, że poprawia on kurczliwość mięśni jelita, a także reguluje aktywność związaną z unerwieniem jelit. Z kolei u osób doświadczających biegunek kwas masłowy hamuje wydzielanie wody, sodu, chloru i potasu do światła jelit, przez co zmniejsza nasilenie i czas trwania biegunki, a zarazem zmniejsza ryzyko odwodnienia, które biegunkom niejednokrotnie towarzyszy. Zapewne część z Państwa zastanawia się teraz, kto może skorzystać na zwiększeniu poziomu kwasu masłowego w jelitach. Właściwie mogę powiedzieć, że każdy z nas. A to dlatego, że bez względu na stan zdrowia kwas masłowy pomaga utrzymać dobrą kondycję naszych jelit i zapobiega powstawaniu różnych chorób jelit, czyli działa on prewencyjnie. Jeśli zaś chodzi o konkretne jednostki chorobowe, w przypadku których kwas masłowy może pomóc, to tu mogę wymienić przede wszystkim nieswoiste zapalenia jelit, czyli chorobę leśniowskiego krona i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Eksperci wskazują, że w przypadku tych chorób zapalnych jelit zwiększenie stężenia kwasu masłowego może wprowadzić nawet w stan remisji, czyli wycofania objawów chorobowych. Poza tym, za sprawą swojego działania przeciwzapalnego, kwas masłowy poprawia stan błony śluzowej jelit u wspomnianych osób. Badacze uważają, że kwas masłowy znajduje zastosowanie też w przypadku zespołu ilita drażliwego, inaczej IBS, oraz choroby uchyłkowej ilita grubego, w przypadku której pomaga on zmniejszyć ryzyko pojawienia się stanu zapalnego uchyłków i powikłań tego schorzenia. Ponadto może być on również pomocny u osób poddawanych radioterapii i zabiegom chirurgicznym dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Z uwagi na to, że kwas masłowy przywraca właściwą perystaltykę jelit, to na zwiększeniu jego stężenia w jelitach skorzystają też osoby borykające się z przewlekłymi i nawracającymi zaparciami oraz biegunkami. Jeśli chodzi o same biegunki, to wspomniany efekt terapeutyczny dotyczy biegunek o różnej etiologii, czyli np. biegunek towarzyszących podróżom, a także spowodowanym infekcjami bakteryjnymi i wirusowymi oraz wywołanych antybiotykoterapią. W tym miejscu tylko krótko przypomnę, że praktyczną wiedzą dzielą się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku Zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na www.doktorbartek.pl Dziennik. Skoro już wiedzą Państwo, jak dobroczynny dla naszych jelit jest kwas masłowy, to teraz wyjaśnię, co zrobić, aby zwiększyć jego produkcję w organizmie. W tym celu, tak jak już częściowo wspominałem na początku filmu, należy wraz z dietą dostarczać dobroczynnym bakteriom zamieszkującym nasze jelita odpowiednich składników, które będą one w stanie przekształcić właśnie do kwasu masłowego. Jednym z takich substratów jest skrobia oporna, czyli pewien rodzaj skrobi, który jak sama nazwa wskazuje, jest odporny na działanie enzymów trawiennych i który to nie ulega strawieniu i wchłonięciu w jelitach. Najwięcej skrobi opornej znajdziemy w niedojrzałych bananach, czerstwym pieczywie, a także w wybranych produktach skrobiowych typu ziemniaki, ryż, kasza, makaron, które najpierw ugotujemy, a następnie schłodzimy. Czyli warto ugotować sobie na przykład kaszę jęczmienną, ziemniaki lub makaron, a następnie je schłodzić i spożyć właśnie schłodzone, chociażby w postaci sałatki. Jeśli jednak ponownie podgrzejemy te produkty, to również będą zawierały pewne ilości skrobi opornej. Ważne jest jednak to, aby po pierwszym gotowaniu były one dobrze schłodzone, najlepiej przez kilkanaście godzin. Aby zwiększyć produkcję kwasu masłowego w swoich jelitach, dobrze jest też sięgać po produkty spożywcze zawierające wysokie ilości rozpuszczalnego błonnika pokarmowego, czyli np. pektyn, beta-glukanów i oligosacharydów. Najlepszym źródłem błonnika rozpuszczalnego są produkty takie jak jabłka, gruszki, pomarańcze, grejfrut, śliwki, brzoskwinie, morele, marchew, dynia, brokuły, groszek, ogórki, seler, topinambur, ciecierzyca, soczewica, a także otręby owsiane i babka jajowata. Dlatego też jeśli zależy Państwu, aby zadbać o swoje lita poprzez podniesienie stężenia korzystnego kwasu masłowego, to zachęcam, żeby wymienione przeze mnie przed chwilą produkty jak najczęściej włączać do swojego jadłospisu. Tak jak wcześniej powiedziałem, wzrost stężenia kwasu masłowego w jelitach możemy też częściowo osiągnąć poprzez dostarczanie go wraz z różnego rodzaju preparatami. Kwas masłowy jest sprzedawany zwykle w postaci maślanu sodu w formie kapsułek, które uwalniają go dopiero w jelitach. Przy czym zwracam uwagę na stosowanie odpowiedniej porcji tego składnika. W sprzedaży znajdziemy preparaty, które mogą znacząco różnić się zawartością kwasu masłowego. Ważne jest, aby dzienna porcja wynosiła minimum 1000 mg, a optymalnie 2000 mg czystego kwasu masłowego. Bez względu na to, czy zdecydują się Państwo zwiększyć produkcję kwasu masłowego w organizmie poprzez spożywanie konkretnych produktów, do czego osobiście bardziej zachęcam, czy jednak bezpośrednio dostarczą go w postaci preparatów, to warto wiedzieć, że bardzo dobrym dla niego towarzyszem jest inulina, o której kiedyś nagrałem odcinek. W skrócie powiem, że inulina to naturalny prebiotyk, który występuje w produktach takich jak topinambur, cykoria podróżnik, czosnek, cebula, dalia i miniszek lekarski. Warto też mieć świadomość, że inulinę możemy nabyć w wielu sklepach w postaci białego proszku wyizolowanego właśnie z topinamburu. Jest to składnik stosunkowo tani, a jednocześnie cechuje się dobrą rozpuszczalnością w wodzie i ma neutralny smak, przez co może być stosowany jako dodatek do różnych napojów i potraw. O inulinie wspominam dziś dlatego, że przeprowadzone badania pokazały, że w kilku aspektach wykazuje ona podobne działanie do kwasu masłowego. Co więcej, literatura fachowa pokazuje, że jednoczesne stosowanie kwasu masłowego i inuliny przynosi korzyści zdrowotne. Dla przykładu, doświadczenie wykonane na zwierzętach pokazało, że zarówno kwas masłowy, jak i inulina poprawiają integralność bariery jelitowej. Jest to bardzo ważne ponieważ uszkodzenie bariery jelitowej może skutkować rozwojem ogólnoustrojowego stanu zapalnego i w ten sposób zaostrzać przebieg niektórych chorób, w tym np. stłuszczenia wątroby, jak również może pogarszać nasze ogólne zdrowie metaboliczne. Skoro mowa o stanie zapalnym, to od razu też powiem, że w badaniu przeprowadzonym z udziałem osób z cukrzycą jego autorzy zauważyli, że podawanie kwasu masłowego z inuliną przynosi lepszy efekt w kontekście redukcji stężenia cząsteczek prozapalnych, a konkretnie białka CRP, niż stosowanie tych dwóch składników osobno. Dodatkowo w pracy z 2017 roku możemy przeczytać, że połączenie kwasu masłowego z inuliną przyczynia się do obniżenia stężenia glukozy we krwi naczczo u pacjentów z cukrzycą typu drugiego. Mowa tu o redukcji poziomu cukru średnio o 18 mg na decylitr, co należy uznać za wysoce zadowalający wynik. Z kolei w innym doświadczeniu, w którym udział wzięły osoby zmagające się z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, eksperci wykazali, że jednoczesne stosowanie kwasu masłowego i inuliny w połączeniu z mesalazyną, czyli lekiem powszechnie podawanym w tej jednostce chorobowej, przynosi dobre efekty. Mam tu na myśli zmniejszenie aktywności wspomnianej choroby z wyraźną poprawą objawów, jak również odbudowanie błony śluzowej jelit. Co więcej, przeprowadzone badania pokazały, że spożywanie inuliny, podobnie jak skrobi opornej czy wymienionych przeze mnie źródeł błonnika rozpuszczalnego, powoduje wzrost produkcji kwasu masłowego w jelitach. Czyli inulina nie tylko wspomaga działanie kwasu masłowego, ale również podnosi jego poziom. Przy okazji jako ciekawostkę też powiem, że podobnie jak kwas masłowy, tak również inulina ma potwierdzone w literaturze fachowej działanie wspomagające wchłanianie składników mineralnych z przewodu pokarmowego. Mam tu na myśli głównie magnez, cynk, mieć i wapń. Dodatkowo inulina poprawia zdrowie jelit z uwagi na to, że jej spożywanie prowadzi do wzrostu liczebności dobroczynnych bakterii z rodzaju bifidobakterium. I tu należy wiedzieć, że to właśnie obecność bakterii zasiedlających jelita ma kolosalny wpływ na ich kondycję. Dodatkowo inulina jest cennym składnikiem dla osób zmagających się z zaparciami, ponieważ zwiększa ona częstotliwość oddawania stolca, jak również zmiękcza jego konsystencję, co ułatwia wypróżnianie. Od siebie dodam, że szczególne korzyści można odnieść stosując od 10 do 20 gramów inuliny dziennie, czyli są to 2 do 4 łyżeczek. Przy czym polecam rozbić sobie taką porcję na kilka mniejszych w ciągu dnia. Jak zatem Państwo widzą, zadbanie o produkcję kwasu masłowego lub bezpośrednie dostarczanie tego składnika w postaci preparatów w połączeniu ze stosowaniem inuliny pozwala znacząco poprawić stan naszych jelit. Teraz jeszcze tylko dwa słowa o tym, dlaczego warto zadbać o dobrą kondycję jelit. Otóż, poza tym, że w ten sposób jesteśmy w stanie ustrzec się przed dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi lub możemy złagodzić ich przebieg, co wpływa korzystnie na komforty życia, to wiąże się to z o wiele szerszym działaniem. Należy bowiem wiedzieć, że zły stan jelit sprawia, że dochodzi do zaburzonego trawienia i wchłaniania składników pokarmowych. To powoduje, że mniejsze ich ilości przedostają się do krwi, a wraz z nią do komórek i tkanek naszego ciała. W efekcie nasz organizm staje się gorzej odżywiony, co może pociągać za sobą wiele konsekwencji zdrowotnych. Poza tym, dobrze pracujące jelita pomagają pozbyć się z naszego ustroju produktów odpadowych oraz toksyn, czyli biorą udział w oczyszczaniu ciała. Ponadto, jelita stoją na straży odporności, ponieważ stanowią osłonę przed wnikaniem bakterii, wirusów, grzybów i pasożytów do wnętrza organizmu. Do tego, jelita w połączeniu z zasiedlającymi je bakteriami tworzą tzw. jelitowy układ nerwowy, który częściowo działa nawet niezależnie od mózgu, choć oczywiście jest z nim również w kontakcie. To z kolei sprawia, że dobra kondycja jelit przekłada się na zapobieganie depresji, łagodzenie jej objawów, poprawę nastroju, polepszenie pamięci, a także na zwiększenie odporności naszego organizmu na sytuacje stresowe. Wobec tego chciałbym przywołać pierwsze słowa z początku filmu, że nie da się zadbać o zdrowie, nie dbając o jelita. Kwas masłowy jest wielkim sprzymierzeńcem dla naszych jelit. Zapewnienie jego wysokiego stężenia sprawia, że jelita pracują prawidłowo, a dodatkowo, że są utrzymywane w dobrej kondycji. Uważam, że warto zadbać o jego właściwą produkcję, zarówno jeśli chodzi o działanie profilaktyczne, jak również działanie wspomagające leczenie wybranych jednostek chorobowych, o których powiedziałem. A jako uzupełnienie dzisiejszego materiału, zachęcam Państwa do zapoznania się jeszcze z filmem, w którym opowiadam o tym, co jeszcze warto regularnie spożywać, aby mieć zdrowe jelita. Aby obejrzeć ten program, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś, z mojej strony, to wszystko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.